Tak, zaskakującego finału 7. Międzynarodowego Memoriału Łukasza Romanka chyba nie spodziewał się nikt. Na starcie pojawiła się czołówka polskiego i światowego żużla, a wygrał junior, startujący na co dzień w barwach Sparty Wrocław, Patryk Malitowski. Jest w kalendarzu fanów rybnickiego żużla jeden dzień w roku, na który czekają z utęsknieniem. Mowa o dacie rozgrywania turnieju pamięci Łukasza Romanka, wybitnego rybnickiego żużlowca, który odszedł z tego świata w 2006 roku. W jego memoriale udział biorą zawsze najlepsi żużlowcy świata, często z obecnymi mistrzami globu na czele. Nie inaczej było w tym roku, choć po zmianie terminu na 31 sierpnia sporo gwiazd z powodu ligowych zobowiązań zabrakło na rybnickim owalu. Brak Grega Hancocka czy Tomasza Goloba jednak nie zniechęcił kibiców, których na trybunach zasiadło niemal 9 tysięcy. A oglądać było co. Już w drugim biegu Nicky Pedersen pokazał, że jest w świetnej formie, podobnie jak jadący tuż za nim Ty Wuffinden. W biegu numer 4 po raz pierwszy na rybnickim torze pojawił się zastępujący Grega Hancocka Patryk Malitowski. Junior prowadził od startu i na dystansie nie dał się wyprzedzić obchodzącemu tego dnia swoje 17 urodziny Kacprowi Worynie. Sporo emocji dostarczył bieg numer 5. Na pierwszym wirażu na prowadzenie wyszedł Ilja Czałów i wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo. Jednak na kilka metrów przed metą reprezentantowi ZKS-u posłuszeństwa odmówił motocykl, co udało się wykorzystać Malitowskiemu. Kolejne biegi nieco bez historii. Warto zwrócić uwagę na brawurową akcję Troja Bachelora i profesorskie zachowanie Nickiego Pedersena na początku 9. rundy. Dwa biegi później walkę godną zawodu w tej klasy zapewnili Artiom Łaguta i Louis Bridger, górą mimo szalonego ataku Rosjanin. Chwilę później po zwycięstwo pewnie zmierzał Denis Giza-Tulin, jednak upadek na ostatnim wirażu zapewnił kolejny komplet punktów Malitowskiemu. Wyścig numer 14 to festiwal defektów. Do mety dojechali jedynie Łaguta i Malitowski, Bachelor i Jamroży zostali pokonani przez własne maszyny. Po niezbyt emocjonujących biegach numer 15 i 16 kibice mogli nieco odpocząć od żużlowych emocji, bowiem właśnie wtedy rozpoczął się pokaz mody. Co prawda nie sportowej, tylko wieczorowej. Bieg 17 to popis Ili Czałowa. Zawodnik ZKS-u wykręcił rekord nowego rybnickiego owalu 65 sekund i 97 setnych. W kolejnych biegach wygrywali Bridger, Pedersen i Wuffinden. Bieg numer 21 był biegiem poświęconym pamięci Andrzeja Skulskiego, wieloletniego trenera rybnickiej młodzieży. Na starcie stawili się najmłodsi zawodnicy turnieju. Wielką ochotę na zwycięstwo miał Kacper Woryna, jednak na drugim okrążeniu musiał ratować się przed kolizją z Ilią Czałową i zaliczył groźnie wyglądający upadek. Na szczęście 17-latkowi nic się nie stało, jednak w powtórce nie wystąpił, a zwycięstwo zapewnił sobie właśnie Czałow. Rosjanin wystartował również w biegu finałowym rybnickiego memoriału, mając za rywali Wuffindena, Malitowskiego i Pedersena. Liderem od pierwszego wirażu był junior wrocławskiej Sparty, który na mecie zameldował się przed Wuffindenem i Pedersenem. Ten pierwszy został jednocześnie zwycięzcą całego turnieju, drugie miejsce przypadło Nickiemu Pedersenowi, trzecie zaś Tajowi Wuffindenowi. To jest dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, że mogę stanąć koło nich na podium i to na najwyższym stopniu, także dziękuję wszystkim tutaj, którzy mnie zaprosili na ten turniej i tym, którzy być może wierzyli, że dam radę zwyciężyć. No i przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj mojemu mechanikowi, który ze mną przyjechał i to bardzo mi pomógł. Pierwszy raz byłem i myślę, że to jest nasz wspólny sukces. Zawsze lubiłem startować na tym torze. Za każdym razem przyjemnie mi się tutaj jeździ, a w tej imprezie co roku chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Chciałem serdecznie pogratulować Patrykowi zwycięstwa. Zasłużył na nie. Zalicza świetne starty spod taśmy. Na wirażach nie odpuszcza. Trudno go wyprzedzić. Cieszę się z trzeciego miejsca. Czekam na przyszłoroczną edycję. Rozświetlające po zakończeniu imprezy niebo nad rybnickim stadionem sztuczne ognie po raz kolejny przypomniały rybniczanom, że turniej pamięci Łukasza Romanka jest wydarzeniem wyjątkowym, podobnie jak wyjątkowy był sam Łukasz.